Cześć, nazywam się Jan Sajdak, jestem rzeźbiarzem i amatorem plam. Zapraszam Was dziś na polowanie na pozornie bezkształtne plamy, które kryją w sobie bogactwo różnych obrazów. Jestem teraz w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, więc tutaj będę prowadził swoje poszukiwania, zarówno w pracowni, w której aktualnie pracuję i mieszkam, jak i na starym parkowym murze. Mam też kilka poplamionych kartek. Najważniejsza w tej zabawie jest wyobraźnia. Tą jednak każdy z nas ma cały czas przy sobie. Warto dodatkowo zaopatrzyć się w ołówek, kredki, kredę, może farbę i pędzel, po to by móc plamę zinterpretować, tak coś do niej dorysować, by inni ludzie mogli też zobaczyć to, co my w niej widzimy. By oddać się temu polowaniu, nie trzeba wyprawiać się daleko, choć można i bardzo daleko. Zacznijmy od przyjrzenia się plamom na podłodze w kuchni i zaciekom na suficie. Niektóre z nich są bardzo nietrwałe, inne towarzyszą nam przez wiele lat. Można też szukać w chmurach na niebie i w dziurach w asfalcie, w konturach gór na horyzoncie i w kształtach drzew, w pęknięciach zaprawy między kafelkami. O cokolwiek się nie zaczepicie, wyobraźnia zapuści tam korzenie i zacznie kwitnąć różnymi skojarzeniami. Czy patrzyliście kiedyś w chmury i widzieliście tam coś innego niż tylko chmury? Czy plama po herbacie przypominała Wam coś lub kogoś? Gra skojarzeń to być może najstarsza ludzka zabawa. Zdolność widzenia w jednych rzeczach zupełnie innych rzeczy wydaje mi się być początkiem wszelkiej ludzkiej sztuki. Zapraszam. Rozejrzyjmy się wokół siebie.